Dzień dobry, witajcie moi drodzy w kolejnym filmiku z serii Horoskopy. I tym razem chciałabym mówić horoskop dla byków na miesiąc grudzień roku 2019. Horoskop staram się omawiać konkretnie, rzeczowo, zdarzeniowo, zatem jeżeli lubicie taki rodzaj właśnie przekazu informacji, to najprawdopodobniej ten horoskop przypadnie Wam do gustu. Pamiętajcie jednak, że horoskop jest ogólną historią zdarzeń, nie ze wszystkimi on będzie rezonował. Jeśli rezonuje z Tobą, bardzo się cieszę. Jeżeli tak nie jest, być może za jakiś czas to się odmieni, zatem warto co jakiś czas sprawdzać, czy też wracać, czy anusz to się pozmieniało. Cóż jeszcze, horoskop dla byków na listopad. Będę starała się omówić takie kwestie jak uczucia, kwestie zawodowo-finansowe i też te zdrowotne. Na kanale, moi drodzy, nie tylko horoskopy, seria Pika Kart. Tutaj ona powinna się Wam w tej chwili pokazać. Jest to grupa wróżb, która daje Wam możliwość również aktywnego udziału w prognozie. Mamy grupę kilku kart i w odniesieniu do danego zagadnienia Wy wybieracie tą grupę kart, która do Was przemawia. Seria Wasze pytania, moje odpowiedzi, Wy wysyłacie SMS-y, ja odpowiadam Wam z kart tu na YouTube. Jak to wygląda? Tutaj też to możecie obejrzeć. Live'y czwartkowe i piątkowe. Zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie. Rozejrzyjcie się w każdym razie na kanale. Jeżeli Wam się spodoba horoskop, bądź też to, co ja robię, to zapraszam łapkę dać w górę. Ale również, jeżeli chcielibyście być na bieżąco, to zachęcam do subskrybowania i kliknięcia właśnie w dzwoneczek. Zatem będziecie powiadomieni, kiedy nowe horoskopy na przykład się pojawiły. Ja jestem tarocistką Agiety, mam na imię Magdalena. Pracuję z kartami tarota, w prognozach wspieram się niejednokrotnie z numerologią, karty anielskie i rytuały również nie są mi obce. Więcej informacji o mnie na dole w opisie filmu, zatem zachęcam do czytania. No dobrze, będę włączała podgląd na karty i starała się omówić dla Was, moje drogie byki, horoskop. Łyk kawy i zaczynamy. No dobrze, no to patrzymy, jak to będzie wyglądało. Byk, grudzień 2019. Jak ta historia może się realizować? Pokażcie karty, możliwy bieg zdarzeń z każdej sfery życia dla byków na miesiąc grudzień 2019. Talia to tarot snów, nie odwracam kart, czyli nie czytam odwróconych. Pierwsza karta może mówić, z jaką energią wchodzicie. Karta Asa Buław. As Buław mówi o aktywności. O aktywności również tej zawodowej, ale również i tej fizycznej. Takiej, że możecie się podobać innym. Osobom, które gdzieś tam na Was patrzą, ale też jest taki aspekt seksualny w podtekście. A As Buław jako gdzieś tam również karta energii mówi o nowych możliwościach pracy, przy pracy, zatem warto to też wykorzystać. Ale zobaczymy, co dalej się tu rysuje i jak to będzie wyglądało dla byków na grudzień 2019 roku. I tu mamy ostatni tydzień w grudniu. I teraz tak. Karty pokazują kwestie zdrowotne jako te pierwsze, zatem od nich zaczniemy. Zwróćcie uwagę na dolny odcinek tutaj kręgosłupa, odcinek lędźwiowy, nogi, bo tu pokazuje się jakiś dyskomfort w tutaj ruchomościach, tak? Czyli gdzieś tam w tych kościach i układzie ruchu. Zatem uważamy, gdzie stąpamy, żebyśmy się nie kopnęli w przysłowiowy mały palec. Ale karty też proszą tutaj, żeby nie przeforsować się, na przykład czegoś nie dźwignąć zbyt szybko, zbyt ciężkiego, bo może pojawić się dyskomfort, tak? W kwestiach zdrowia również zwrócić uwagę na pęcherzyki w organizmie, czyli może to być układ tutaj nerek, układ związany z płucami, ale i jeżeli macie problemy na przykład w układzie pokarmowym z tendencją do pojawiania się właśnie wrzodów, to też karty pokazują, żeby na to zwrócić uwagę i pod koniec grudnia wzmacniać tutaj układ odpornościowy. I teraz tak, co dalej? W kwestiach emocjonalnych, moje drogie byki, pokazujecie się, zburzę stare, będę realizować to od nowa. Karty pokazują zmianę perspektywy, która burzy możliwe jakby stare fundamenty, by budować coś na nowo, ale trzeba być konsekwentnym i
posuwać jakieś blokady, które się też realizują. To jest tak, jakbyście czuli, że macie związane ręce, że nie możecie więcej zrobić, niż gdzieś tam się to teraz realizuje. Karty też pokazują w historiach związkowych, że macie szansę tutaj spotkać kogoś, ale raczej w drugiej połowie grudnia, kogoś, kto gdzieś tam jest przy okazji, nie wiem, świętowania w gronie znanych Wam ludzi, bądź w znanym Wam miejscu. Jest trójka kielichów, król monet i szóstka kielichów. To jest znane otoczenie, być może wśród przyjaciół, jakieś świętowanie i oto on tu jest. Zatem król monet mi się tutaj pokazuje. On się będzie od czegoś odcinał, będzie mu to wolno szło, bo gdzieś tam jeszcze przeszłość się za nim ciągnie, ale finalnie karty pokazują, że może to być fajna historia, bo on odkłada tą przeszłość, tak? Odciąga, a ta osoba gdzieś tam nie do końca będzie chciała gdzieś tam odejść. Królowa była zazwyczaj w historiach tutaj związkowych, mnie się ukazuje tak, że to jest osoba, która nie potrafi odejść, bądź może siedzieć w tak zwanym utajeniu, ale jeżeli ktoś, były partner właśnie układać sobie zaczyna życie, to wtedy ona się uaktywnia nagle, ni stąd, ni zowąd. Zatem coś takiego się może rysować. Zatem osoby, które w jakiś ten sposób szukają partnera do związku, czy jesteś kobietą, czy jesteś mężczyzną, a szukasz partnera, to gdzieś tam coś takiego się może u Ciebie zarysować. Gdy macie takie niepewne związki, na zasadzie tutaj jakieś chybotliwość, wahanie, to gdzieś coś zostanie zburzone, by móc przy konsekwentnych działaniach realizować to na innych fundamentach, już bardziej nazwijmy to stabilnych. Osoby, które są w związkach, karty tutaj pokazują, żebyście zwrócili uwagę na to, aby dotrzymywać danego słowa, bo brak dotrzymania danego słowa może destabilizować waszą historię. Osoby, które idą w historie związkowe z kobietą, karty pokazują tutaj, że mogą się pojawić historie prób powrotów do Was. Karty nie polecają takich działań, które miałyby się definiować bez czystej karty. Czyli jeżeli gdzieś tam nie ma uporządkowanych starych historii, jest to w tak zwanym zawieszeniu i nic to nie znowu gdzieś tam to się będzie powracało, to nie warto w tą historię raz wkładać. Karty pokazują, że od czystej karty może się to zrealizować, czyli jakby coś przepracowane, zamknięty stary etap i to gdzieś tam się rysuje jako nowa możliwość. Zatem jeżeli nie macie posprzątanych jakichś starych historii, nie wyszliście z jednej, a chcecie wchodzić w drugą, nie polecane. Jeżeli w jakiś ten sposób między Wami, bo to są też powroty, jeżeli między Wami coś było, nazwijmy to kością niezgody, a nie jest ona posprzątana między Wami, to znowu gdzieś tam to powróci po dłuższym czasie. Zatem jeśli już mają się realizować te powroty, to od tak zwanej czystej karty. Jeśli nie jesteście na to gotowi, to odłóżcie to na być może inny czas, być może pozwólcie sobie na nowe zupełnie historie. Karta przestróg jest tutaj, uważajcie na awarie związane z wodą w tle, bo mi się tu pokazuje gdzieś tam jakaś historia, która mówi, że już dawno coś powinnam zrobić, a jeszcze nie, no i później się rysuje awaria. Zatem zwracajcie uwagę na awarię przy wodzie, a w domu, w miejscu, w którym na co dzień też funkcjonujecie, tak? Cóż jeszcze? Kwestie zawodowo-finansowe. Karty pokazują, że te osoby, które miały się czegoś nauczyć i gdzieś tam to odkładają, to później gdzieś tam może być długi czas Wam nie dane do tego raz jeszcze podejść. Zatem, jeżeli myślałeś o jakimś, nie wiem, kursie, szkoleniu, stażu, zrób to teraz, nie zastanawiaj się, nie odkładaj tego, bo może Ci coś umknąć. Może być też tak, że na przykład teraz ten kurs, ten staż jest dostępny, ach, to po nowym roku do tego podejdę, a na przykład po nowym roku już nie będzie takiej możliwości. Zatem zwróćcie bardzo proszę na to uwagę, żeby tego nie odkładać. Osoby, które gdzieś tam szukają pracy, karty pokazują, że do drugiej połowy grudnia możecie mieć możliwość podjęcia historii zawodowej w miejscu, w którym do tego czasu będziecie aplikować. Bo karty pokazują podpisanie umowy w miejscu, które gdzieś tam już jest Wam znane, ale to jest do tego czasu. Dla wielu z Was może to oznaczać powroty do miejsca, w którym funkcjonowaliście, powroty do zawodu na przykład, ale również aplikujcie CV i w których z tych momentów może ktoś do Was się gdzieś tam upomnieć.
zatem tak to jest tu pokazane, bo to jest nowa umowa, nowe świadczenia, nowe możliwości. Zatem tak, jeżeli jesteście aktywni zawodowo, karty pokazują i proszą tutaj, żeby być konsekwentnym, systematycznym, nie odkładać czegoś na później, bo ktoś to przeciwko Wam może też wykorzystać. Ale również dla wielu z Was, ci, którzy są aktywni zawodowo, możecie mieć coś tak zwane doczepka, na doczepkę, bo się jakaś nowa umowa też pokazuje na przysłowiową chwilę. Tak to wygląda, moje drogie byki. Dwójka monet, rozdarcie pomiędzy dwie sytuacje, rozdarcie pomiędzy dwie historie, karta wyborów, zmian, zamian i dokładania gdzieś tam dodatkowych na przykład obowiązków. Zatem miesiąc będzie też taką historią na zasadzie muszą wybrać, muszą zdecydować i jeśli będziesz konsekwentna, konsekwentny, systematyczny, zaufasz sobie, wybierzesz dobrze. Jakie jest przesłanie z kart anielskich dla byków na grudzień? Przesłanie z kart anielskich na grudzień, byk. Przesłanie z kart anielskich na grudzień dla byka. Poddanie się. Ilekroć sprzeciwiasz się czemuś w Twoim życiu, owo coś uparcie w nim trwa. Poproś anioły o pomoc w pozbyciu się sprzeciwu Twojego ego, wewnętrznych konfliktów, walki schematów myślowych i rutyny, by Twoje życie wypełniło się prawdą i radością. Poddając się przewodnictwu swojemu wyższemu ja, zyskujesz całą energię, którą trwoniłeś do tej pory na sprzeciw. Otrzymujesz duchową nagrodę w postaci witalności, wewnętrznego pokoju, harmonii i przede wszystkim miłości. Daj się zatem ponieść nurtowi życia, odpręż się i dostrój do wibracji. Polegaj na swojej intuicji, wiedząc, że anioły zawsze będą Cię wspierać. Afirmacja dla Was: poddaje się nurtowi życia. I tym pozytywnym akcentem, kochani, będę kończyła dla Was horoskop na grudzień 2019. Następny już będzie dla Was roczny na 2020. No i kolejno sukcesywnie na każdy miesiąc. Zatem zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie. A za dzisiaj Wam bardzo dziękuję za Wasz czas, za uwagę, za chęć oglądania horoskopu. Życzę Wam samych cudownych chwil, dużo szczęścia, radości, miłości. Całuję, pa, pa.